Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywamy vloga i idziemy szukać lodów ekipy. W Bierze podobno pojawiły się lody, idziemy szukać, pierwsza właśnie będzie biedy. Idziemy najpierw do Biedronki, tam zaczniemy coś nagrywać i zdamy wam relację. Dobra widzowie, jesteśmy już w połowie drogi do Biedronki, zaraz zobaczymy. Jestem bardzo podekscytowany, zjadłem loda ekipy. Dobra widzowie, jesteśmy już pod Biedronką. Wchodzimy do Biedronki właśnie. Zobaczymy, czy są lody ekipy. Chwila prawdy. Dobra widzowie, zaczynamy szukanie. Jesteśmy przy lodówach. Czy są lody ekipy? Są kaktusy jakieś tylko. Tutaj nie ma. A to? Nie. Nie ma lodów ekipy. Co, kolejny sklep? Kaktus. Kurczę, pieczony, niedobrze. Czekamy dalej. Może zakopane gdzieś są. No nie ma, no trudno. Dobra widzowie, wyszliśmy z Biedronki właśnie. Oj, teraz je było widać, trzeba zamazać. No jestem troszeczkę zawiedziony, że nie było lodów ekipy. Bo był wielki hype na to, że będą lody ekipy. No niestety, idziemy szukać dalej. Wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości znajdziemy. Jest taki sklepik jeszcze. No jeszcze pójdziemy do 3-4 sklepów. Nie myślę, że tam już będą lody ekipy. No, to widzimy się pod kolejnym sklepem. Dobra widzowie, jesteśmy pod kolejnym sklepem. Wchodzimy do środka i zdajemy relację. Dobra widzowie, wchodzimy do sklepu. Ja wiem, ale ty... I o Polku była. Dzień dobry. Dobra, widzowie. Tutaj są lodziki. Do zobaczenia. Nie ma co? Chyba nie ma tu. No też. Ekipy nie ma na pewno. Nie ma lodów ekipy, to niedobrze. Dobra, kolejny sklep. Już drugi. Też nie było lodów ekipy. Dostaliśmy cynk, że tu zawsze są, ale jak słyszeliście, pan powiedział, że nie było. Idziemy do trzeciego sklepu. Przed nami jakiś kilometr, no półtora drogi. Zobaczymy, czy tam będą. Jak nie będzie, to idziemy jeszcze dalej. Nara. Dobra widzowie, dzwonimy do właściciela żabki. Halo, słucham? No, siema Wojtuś. Macie lody ekipy w żabce, bo dzieciak ciotki chce. Co, jeszcze raz? Lody ekipy masz w żabce, czy nie? Nie. Bo tu dzieciak ciotki mi płacze. Nie, 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 nie mam. Spoko. We misiu sprawdź. Dobra, dobra, siemanko. No, siemasz. No, jak słyszeliście, w żabce nie ma lodów ekipy. To dobrze, bo nie musimy teraz tam iść. Jest spory kawałek od naszej aktualnej lokalizacji. No, idziemy jeszcze do 3 sklepów po drodze. No i ewentualnie 4 na koniec. Zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia widzowie. Dobra widzowie, tam stoi taki żółty samochód. To Impost. Impost, tam jest paczkomat i musimy tam dojść. Przed nami długa wyprawa. Jak widzicie, jest susza. Będzie ciężko. Dobra widzowie, ja chyba się odwodniłem. Nie mam siły dalej iść. Zobaczymy, czy jest hardness ekipy. O, hardness ekipy. Trzeba będzie się nawodnić. Nie, ja nie mam siły. O mój Boże, nie dam rady dalej. Dobra widzowie, wchodzimy do kolejnego sklepu, tutaj panowie są. Myślę, że nam dadzą info. Siemanko. Dzień dobry, miłego dnia. Królik, jak ty się zmieniłeś? Wiesz, jak mi numer odpadli? Jaki? Nie, uwierzy się we mnie. To co się stało? Co się stało? Pięknięta ze śmiechu. No to dawaj. No dawaj. Dalej, no. Do rezerwy, do boja. Za 3 dni już by mnie mogli pocałować w kantek, no i tego. 3 dni przed zeszłym lat. No. Ale zacząłem tydzień wcześniej. Piję sobie. Dzień dobry. Ale akcja. No to mówi, ty jakiś mówi, myślę na początku, że policja, bo to, ty też tej błękitnej tych kafelka. Mówi co, coś narozrabiałeś? Mówi, teraz pijesz, coś narozrabiałeś.
No gdzie? Przecież jak sobie kupię piwo i wypiję, to chyba nikomu nie... No tak, no. Bo w Matulanie nie wiedziałem, że to żandarmeria, a to przyjechali żandarmeria po mnie. Do wojska cię zabrali. Do rezerwy mieli, bo ja w wojsku byłem 10 lat temu. Ale akcja. Ty, ale to normalnie ja ci powiem, że ja to w telewizji będzie śmiech umarta. No. No przecież to jest powód. Trzy dni miałem do skończenia. No tak. Nie mogą się później... No tak. Dobre, miłego dnia. Dzień dobry. Za trzy dni, lata wiesz, że nawet nie mogą się z domu wyjść na o kurde. Ile tam byłeś w tej rezerwie? 3 lata, tak? Nie. Nie. Ja ile lat temu czy co? Nie, ile teraz byłeś? Miesiąc kary za to, że się nie zgłosiłem. No. Bo ich obsikałem, jak to się mówi. Miesiąc kary. No. Kurde. No pan, co? Na 3 dni! Dobra, idziemy szukać lodów ekipy. Miłego dnia. Miłego. Pewnie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, widzowie, czy są lody ekipy? Tutaj? A nie tu? Tutaj chyba. A nie, tutaj. Pa, jest lodówka Koral. Ale tu nie ma. To tam. Lodów ekipy są? Alkidy? Ekipa. Koral. Nie ma lodów ekipy. Cholera. No nie ma, dobra. Dobra, widzowie, słuchajcie. Wchodzimy do kolejnego sklepu za chwilę. Przejdziemy przez pasy. O, ja myślę, że chyba. Patrzcie, dzieci tutaj są. No w tamtym sklepie nie było lodówki, jak słyszeliście. Ale powiedzieliśmy pani, żeby zamówiła. Więc przyjdziemy następnym razem, jak nie znajdziemy. Dobra, wchodzimy. Dobra. Tutaj są. Tutaj chyba też nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra. No jak widzicie widzowie, w tym sklepie też nie było lodów ekipy, więc niedobrze. Ty, a w Planecie? Tam nie ma chyba lodów. W Planecie są... nie ma lodów. Dobra. Tylko hard nasz ekipy może być. Hard nasz ekipy. Dobra, gdzie widzowie. Tam? Nie, tam. Widzowie, idziemy dalej. Autobusik Boży podjechał. Zostały dwa sklepy. Zostały dwa sklepy. No, spróbujemy znaleźć, mam nadzieję, że będą. Jeżeli nie będzie, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i napisać w komentarzu, że chcecie drugą część. I wtedy my z okolic Wrocławia jedziemy do stolicy i w stolicy szukamy lodów ekipy. Dobra widzowie, jesteśmy już blisko sklepu. Za chwilę wejdziemy i oby były, bo ja już nie mam siły. Przyszliśmy z 5 km w poszukiwaniu lodów ekipy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą. Jak nie w tym sklepie, to jeszcze ostatni, o którym mówił ten właściciel żabki, no. Kurde, też nie ma lodów ekipy. Dobra widzowie, piąty sklep. Nie było lodów ekipy. Została nam ostatnia szansa. Jeżeli nie będzie, to będzie lipa. To będzie druga część, jeżeli wbijecie dużo łapek. Tak. 50 łapek w górę jest druga część. No. Więc mam nadzieję, że będą te lody ekipy, bo mi się już nie chce chodzić. Dobra widzowie, jesteśmy pod ostatnim sklepem, tutaj wstyd nagrywać. Nic nie nagrywa, Melo. No i w tym momencie przepadł mi materiał z ostatniego sklepu, ale nie było tam lodów ekipy. Praktycznie nic tam nie nagrałem, tylko lodówki. Była lodówka Korala, ale nic poza tym. Dobra widzowie, byliśmy w 6 sklepach. Zrobiliśmy 5 km, jedyne co kupiłem to Nesty. Niestety lodów ekipy nie było w żadnym sklepie. Jeżeli chcecie kolejną część, zostawcie dużo łapek w górę, piszcie komentarze, że chcecie drugą część, zostawcie subskrypcję, to najważniejsze. Pamiętajcie, że takie działania motywują twórcy do dalszej pracy, do dalszej działalności na platformie YouTube. No i tyle, i wracamy do domu. Jak nie ma nigdzie lodów ekipy, jeszcze samochód by nas walnął. No niestety, takie życie. Dobra. Siemanko widzowie.